Witam. Rozpoczynamy drugi trening karate. Dzisiaj nauczymy się kopnięcia Maigeri, obroną przed nim i powtórzymy sobie troszeczkę techniki, które poznaliśmy na ostatnim treningu. W takim razie zapraszamy. Zacznijmy sobie podstawowo od rozgrzeweczki, ok? Rozgrzeweczka będzie intensywna, ale troszeczkę krótsza, ok? Dlatego zaczynamy od truchtu w miejscu, ok? Hop. Truchtamy sobie, rozluźniamy troszeczkę mięśnie, nogi, ręce. Musimy porządnie rozgrzać dolne partie mięśniowe przed kopnięciem, ok? Na koniec treningu zrobimy sobie troszeczkę dłuższą rozgrzeweczkę, przepraszam, rozciąganie troszeczkę. Hop. Truchtamy. Rozluźniamy wszystkie partie mięśniowe. Im je bardziej rozluźnimy, tym lepiej będziemy kopać. Im się bardziej rozgrzejemy. Hop. No i klasycznie truchcik, mniej więcej minutka, dwie. Ok. Tak, żeby akurat się spocić. Hop. I uwaga, stajemy w miejscu i krążenie głowy. Drugą stronę. Obszerny ruch głowy. Powolne i obszerne. I na boki. Hop. I za siebie się spoglądamy. I uwaga, podskoki w miejscu teraz. Skaczemy w miejscu, ok? Podskoki, hop, hop. I wysoki, hop, mocno się odrywam od ziemi, hop, 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 hop. I ja. Stajemy, ręce. Są to klasyczne ćwiczenia rozgrzewkowe w karate, ponieważ tych mięśni najbardziej się używa, dlatego praktycznie na każdym treningu rozgrzewa się właśnie dokładnie tymi z podobnymi ćwiczeniami, ok? W drugą stronę, hop, hop. Obszerne ruchy rąk. I naprzemiennie, hop. W przód, dwie ręce w przód, naprzemiennie teraz. Jakbyśmy pływali, tylko troszeczkę szybszym tempem. I w drugą stronę, hop. I mamy krążenie bioder. Obszerne ruchy, znowu biodra, no dzisiaj też bardzo potrzebne. Przy kopnięciach. Krążenie. I w drugą stronę. Pełen zakres ruchu. Wykorzystujemy cały zakres naszego ruchu. Dokładnie się rozgrzewamy. I uwaga, przeskakujemy teraz troszeczkę do góry i przed ramiona. Druga. I za sobą. I teraz barki, hop. Drugą. I uwaga, stajemy teraz luźno. I raz w jedną, raz w drugą. Hop, hop, hop. Ecz, ni. San, shi, ge, reku, shichi, hachi. I jamy. Rozkrok w dół. Nie za szeroki, 70% możliwości, tak jak ostatnio. I skłon
w dół. Musimy się troszeczkę bardziej rozgrzać dzisiaj, jeżeli chodzi o dolne partie mięśniowe przed kopnięciem, żebyśmy mogli troszeczkę tą nogę zadrzeć wyżej. Mocny skłon. I uwaga, do lewej nogi. I przechodzimy do środka, do prawej nogi. I delikatnie poszerzamy nasz rozkrok. Oczywiście nie robimy dalej 100%. Mamy jeszcze troszeczkę zapasu, ale troszeczkę głębiej jeszcze rozciągamy mięśnie. Do środka skłon. I do lewej nogi. I do prawej. Okej, teraz chciałbym, żebyście zrobili przysiad na prawej nodze. Lewa noga wyprostowana, prawa noga cała stoi napięcie i skłon do przodu. Możemy się zaprzeć tutaj lewą ręką z tyłu, ale prawa ręka nam skłon do przodu robi. Hop, wyciągamy się mocno. I uwaga, druga strona, hop. Hop, przechodzimy na drugą, cała stopa na ziemi. I przyciągamy się. Mocny skłon i uwaga, teraz na liczenie robimy przejścia prawo-lewo. Idź, hop, ni, hop, san, hop. Możemy już na palcach u nogi podporowej. Si, hop, g, hop, rk, hop, si, chi, hop, ha, chi, hop, q. Stajemy do góry i krążenie kolan do środka. Drugą stronę. I uwaga, stajemy do góry. Nadgarstki, staw skokowy. Druga strona. I uwaga, jeszcze krążenia kolan, ale złączonych. Stajemy do góry i ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe. Przyciągamy prawą nogę do góry i mocno. Edge, ni, san, si, g. RK, SICI, HACI, Q, JU. I uwaga, do Małasi, czyli z boku teraz. ECH, NI, SAN, SI, G, RK, SICI, HACI, Q, JU. Jeżeli nie możemy utrzymać równowagi, możemy się podeprzeć o ściany. Ale staramy się tą równowagę ćwiczyć też. Dlatego zalecam nie pomaganie sobie żadnymi przyrządami ściana, typu ściana czy drabinka, ok? Idź z tyłu. Edź, ni, san, si, g, rk, sici, haci, q, dżu. Prawa noga skończona, lewą teraz lecimy. Edź, ni, san, si, g, rk, si, chi, ha, chi,
ki, dzy, małaś, czyli w boku. Eć, ni, san, si, g, ryk, si, ci, ha, ci, ki, dzy. I już si roz tyłu. Eć, ni, san, si, g, ryk, si, ci, ha, ci, ki, dzy. Jamy, joj, przerwa na wodę. Dobra, okej. Okay. Możemy teraz przystąpić do nauki kopnięcia Maigeli. Będzie nam potrzebny do tego jedynie kawałek ściany, żeby się podeprzeć, żeby jak na razie zobaczyć zakres tego ruchu jak najlepiej i żeby nauczyć się go. A dopiero później będziemy ćwiczyć w powietrzu, okej? Okay? Ja mam tutaj akurat w sali drabinkę, dlatego posłużę się nią. Wy możecie się podeprzeć ściany albo kogoś. Możecie poprosić do pomocy. Uwaga, stajemy prawą stronę, lewą stroną do ściany, czy tam drabinki, ok? Chwytamy lewą ręką drabinki, o, mocno, ok? I teraz będziemy ćwiczyć na razie prawą nogę. Rozbijemy sobie kopnięcie Maigeli na trzy fazy, ok? Pierwsza faza, czyli kolano do góry, edge, ok? Druga ręka, tutaj trzymamy jak na gardzie, ok? To jest pierwsza faza kopnięcia. Stajemy, edge, trzymamy kolano w górze. Uwaga, na niej robimy wyrzut nogi w przód. Hop i z powrotem powrót do kolana, hop. To na niej. A na san odstawiamy nogę. To jest całe kopnięcie Maigeli. Jest ono proste i przyjemne, ok? Uwaga, chwytam się prawą, lewą ręką. Uwaga, edge, kolano w górę, ni, wyrzut, san, odstawienie, ok? Pamiętamy, żeby po tym wyrzucie nogi, czyli po ni, powrócić z powrotem do tej samej pozycji, w której się było przed chwilą, ok? Żeby nie, noga nam nie spadła jak flag w ten sposób, ok? Tylko żeby utrzymać ją, żeby mieć kontrolę nad tą nogą, ok? Stajemy i uwaga, edge, ni, sa, powoli, ok? Powoli, ale do celu. Edge, ni, sa. Ta ręka, trzymamy ją tutaj, bo przy kopnięciach musimy mieć cały czas gardę. Cały czas gardę, żeby mieć zasłonę, ok? Dlatego już ćwiczymy ten przyruch, żebyśmy mieli za każdym razem gardę. Jeżeli nauczymy się już na samym początku, że trzymamy ręce w gardzie przy kopnięciach, to potem nie będziemy mieli problemu, żeby się tego douczyć, ok? Edge, kolano, wysoko, hop, ni, wymach, san, odstawienie, pełna kontrola nad nogą. Mamy całusieńką kontrolę. Noga, my prowadzimy nogę, a nie noga prowadzi nas. Dlatego ważne jest przy tych ćwiczeniach, aby mieć troszeczkę wyćwiczone nogi, ok? Ja nie mam ich za dobrze też wyćwiczonych, aczkolwiek coś tam potrafię kopnąć. Dlatego nie potrzeba dużo naprawdę, ok? Uwaga. Edge, hop, nogę, kolano. Kontrola, ni, wymach. San, odstawienie. Wymach musimy zrobić z biodra, hop. Hop, ok? Mamy hop, hop, wymach. Rozumiemy? Uwaga. Edge, kolano do góry. Ni, wymach, san, odstawienie. Załapane? Jeszcze raz to ćwiczymy. Edge, kolano. Ni, wymach, san, odstawienie. Uwaga, jeżeli nam dobrze idzie, możemy utrzymać równowagę, czujemy się dobrze, możemy oderwać w ogóle rękę od drabinki i powoli ćwiczyć już równowagę, ok? Kto nie, możemy sobie spokojnie jeszcze ściany przećwiczyć i na spokojnie się nauczyć. Edge, hop, ni, hop, sta, ok? Przyspieszymy sobie teraz troszeczkę tempo. Edge, kolana do góry, ni, wymach, san, odstawienie. Edge, ni, san. Edge, ni, san. Ekstra. Teraz rozpoczynamy pracę na drugą nogę, czyli łapiemy się prawą ręką drabinki czy ściany i rozpoczynamy drugą nogę. Hop, uwaga, lewa noga. Edge, gardę trzymamy. Ni,
San, odstawienie powoli. Ech, kolan wysoko. Ni, san. Ok? Ech, ni, san. Odstawiamy. Kontrola nad nogą. Ech, ni, san. Ech, ni, san. I ostatni raz. Ech, ni, san. Ekstra. Wracamy z powrotem do lewej części. I teraz nie ćwiczymy już na trzy tempa. Staramy się teraz przećwiczyć to na jedno. Ok? Uwaga. Mamy. Ech i robimy całe kopnięcie. Ok? Możemy sobie zrobić je powoli, tak jakbyśmy w głowie chcieli policzyć na trzy fazy, ok? Ale żeby nie pominąć żadnego kroku, bo każdy krok jest bardzo istotny, ok? Uwaga! Ech! Ok? Ni! Widzicie, kopnięcie jest dużo szybsze. Stań! Ja tak troszeczkę sztucznie odstawiam tą nogę powoli, ale chcę, żebyście też tak robili, żebyście mogli panować nad nią, ok? Żebyście pokazali, że wy panujecie nad tą nogą. Że możecie hop, powoli odstawić ją, a nie spuścić ją jak balans, ok? Dlatego staramy się powoli ją odstawić. Ni. San. Si. G. Ryk. Sici. Haci. Q. Pokażę przodem teraz. G. K. I uwaga, druga strona, druga noga. Ech. Ni. San. Si. G. Ryk. Sici. Haci. Q. O. G. Ty. Joj. Jamy. Możemy odpocząć. Przerwa na wodę. Dobra. Uwaga. Po przerwie wracamy. Zrobimy sobie teraz troszeczkę zadania takiego siłowego, ok? Razem z tym kopnięciem naszym majgerinowym poznanym będziemy robić przysiady, ponieważ wiadomo, że kopanie bierze się najbardziej z mięśni tutaj nóg. Tylko postaramy się troszeczkę je doszlifować. Uwaga, ćwiczenie będzie polegało następująco. Będę liczył od 10 do 1. Przy każdym razie, czyli na przykład jak mówię dż, czyli 10, musimy zrobić 10 razy przysiad Majgeri. Przysiad Majgeri wygląda następująco. Przysiad Majgeri. Ok? Raz jedną stroną, raz jedną nogą, raz drugą. I kiedy zaczynamy od 10, potem 9, 8, 7, 6, 5, 4 i robimy bodajże 45, o ile pamiętam, że to się tak liczyło. Ok, dlatego tak, zaczynamy. Uwaga. Dż, czyli 10. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Q, Ni, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i teraz robimy 8. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i następnie 7. Raz,
Oddychamy, oddychamy. I 6. Pięć, już z górki. Cztery, ciśniemy, ciśniemy, ja też jestem zmęczony. Trzy. Dwa. Raz. Dwa. Ostatni. I jam. Rozluźniamy się. Oddychamy. Możemy się napić wody. Okej, napici, trochę wypoczęci. No to super, możemy lecieć dalej z technikami karate. Uwaga. Stajemy teraz w Hidari Zekutsudachi Gedan Barai. Hajin. Czyli w pozycji Zekutsudachi, której nauczyliśmy się ostatnio. Okej? Okay? Uwaga, teraz. Idziemy do przodu. Maigeri. Okej? Okay? W przód kopnięcie. Stajemy w gardzie. Pamiętamy, że garda wygląda następująco, że prawa ręka, stoimy akurat w lewej nodze, lewa noga z przodu jest, dlatego tak, lewa ręka jest wysunięta tutaj do góry, prawa ręka tutaj przy brzuchu, ok? I uwaga, ciśniemy maigeri, pamiętamy o trzech fazach kopnięcia, czyli kolano, wymach i odstawienie, ok? Uwaga, w przód, idź! I widzimy, odstawiamy nogę z przodu, ok? Cofnę się delikatnie. Ni. Ok, jak widzieliście, wymach, odstawienie nogi z przodu. Sen. Si. Ok. Pokażę bokiem teraz. Uwaga. Hidari Zekutsudachi. Garda. Idź. Ni. Sen. Joj. Pamiętamy o kontroli nad nogą. To jest najważniejsze przy kopnięciu, ok? Ponieważ jeżeli będziemy mieli tą kontrolę, to potem możemy ruszać w dalsze kopnięcia, w troszeczkę cięższe i troszeczkę bardziej wymagające, ok? Maigeri jest akurat takim najbardziej takim podstawowym kopnięciem. Ja już to mówiłem wiele razy. Dlatego ono jest takie uczniowskie. Dlatego na nim staramy się już dobrze zacząć mieć dobre nawyki, ok? Bo dobre nawyki to podstawa. Najważniejsze przy maigeri. Przed chwilą powiedziane. Drugie, garda, żebyśmy cały czas stali w gardzie. Wyobraźcie sobie, że mamy przeciwnika naprzeciwko siebie, a my chcemy na niego tak iść. No, to nie jest dobre, ok? Dlatego trzymamy gardę cały czas. Hop! I zmieniamy ją. Dynamicznie, ok? Nie roztwieramy się przed przeciwnikiem. Nie pokazujemy tutaj, że o, tutaj uderz, tu. Ok? Garda cały czas. Hop, hop, hop. Rozumiemy? Teraz staramy się zrobić troszeczkę siłówki, ok? Czyli stajemy sobie, hop, luźna pozycja i uwaga, staramy się kopnąć jak najmocniej. I tu jest taki jak najmocniej przed siebie. Ale jeżeli macie w domu na przykład przez przypadek albo na przykład jakąś podobną rzecz do tarczy treningowej, to jest taka, albo worek na przykład bokserski, to możecie ćwiczyć na tym właśnie przyrządzie, ok? Ja akurat pokażę tutaj w powietrze, bo tak pewnie większość z was nie będzie akurat miała pod ręką takich przedmiotów, dlatego pokażę w powietrze. Ale jeżeli macie, to rozstawcie sobie przed sobą te przyrządy, stańcie w pozycji i uwaga! I kopiemy maigeri najmocniej jak potrafimy. 20 razy na nogę, ok? Stajemy w pozycji i uwaga. Tu już możemy troszeczkę zaniechać niektóre zasady, że tak powiem. Oczywiście nie totalnie. Bardziej mi chodzi o to, że przy takim mocnym kopnięciu ciężko jest nawet zapanować nad nogą, dlatego mi, jak widzicie, ona upada tak mocno, a jednakże to jest kontrolowane, ok?
tutaj tyczy się oczywiście ta sama zasada, co uczyłem na poprzednim treningu. Czyli leci noga, luźno i na końcu jest tym power, uderzenie, ok? Kimę. Pamiętamy o gardzie. Jeszcze 3. Rozluźniamy się i uwaga. Rozluźniamy nogi. Jeszcze na koniec postaramy się przypomnieć poprzednie techniki z poprzedniego treningu, czyli Oizuki Jodan i Age Uke. Uwaga. Joj. Hidari zekutsudashi ganambare. Hadzi. Lewa pozycja, pozycja zekutsudashi, ok? Do przodu Oizuki Jodan. Edge. Po linii prostej idzie technika. Jak najprostsze. Druga ręka na hikite. Ni. Cofnę się trochę. Uwaga. Sen. Shi. I uwaga, i teraz okrzykiem kiai. G. Okay? Kiai to jest takie wydobycie energii. To jest właśnie to kime. To nasze kime na końcu razem z okrzykiem kiai. Okay? Dlatego pełna nazwa tego okrzyku to jest właśnie kime kiai. Uwaga, age uke do tyłu. Ech. Ni. Sen. Shi. Gry! Joj! Ekstra, powtórzone. Możecie jeszcze samodzielnie sobie powtórzyć. A kto chce już skończyć? Rozciąganie. Rozkrok, szeroki rozkrok. Skłon w dół. Mocny skłon. Rozciągamy się ostro. Do lewej nogi. Teraz już taki na maksa idziemy. Do prawej nogi. I do środka poszerzamy o parę centymetrów, poszerzamy. Kto ile może do środka. Odkładamy łokcie na podłogę, kto może. I do lewej nogi. I do prawej nogi. I do środka. I uwaga, robimy sobie trochę miejsca za sobą. Siadamy w naszym rozkroku.
Staramy się go nie zwężać. Stopy patrzą w górę. Kolana są wyprostowane i skłon w przód. I do lewej nogi. I do prawej. I do środka. Okej, ekstra. Powoli nogi schodzą do siebie, powolutku. I skłon w przód jeszcze, wyprostowane kolana. Schodzimy skłonem w przód. I uwaga, kładziemy się teraz na plecy. I uwaga, kolano lewe do klatki, prawa noga wyprostowana, przyciągamy mocno kolano. Mocno do klatki piersiowej przyciągamy, leżymy. Odpoczywamy, wyrównujemy oddech. I uwaga, druga noga. Mocno przyciągamy. I ja. Z powrotem. Lewa noga. Łapiemy lewą nogę pod kolanem. I uwaga, naliczenie na edge. Sprostujemy lewą nogę maksymalnie do góry. Na niej odpuszczamy. Edge. Mocno, mocno się wyciągamy. Nie. Edge. Nie. Edge. Nie. Edge. Nie. Uwaga. Teraz robimy tak. Lewa noga jest przyciągnięta przy kolanie. Prawą ręką łapiemy lewą nogę z lewej strony, lewe kolano z lewej strony. Lewa ręka wędruje tu po naszej lewej stronie. Kładziemy kolano na ziemię. I mocno się przeciągamy. Rozciągamy. Trzymamy lewą rękę na ziemi, lewa łopatka na ziemi i prawe kolano też do ziemi dajemy. W takiej pozycji to leżymy. Wzrok podąża za ręką, która jest tutaj, czyli na moją lewą akurat. Mocno się wyciągamy. Uwaga teraz. Nasza prawa noga. Łapiemy ją lewą ręką i przyciągamy mocno do pośladka. Powinniśmy czuć, jak nam ciągną mięśnie czworogłowe. Mocno, mocno. I jeszcze chwila. I jamy. Odpuszczamy. Łapiemy teraz prawą nogę pod kolanem. I uwaga, edź do góry. Nie w dół. Edź do góry. Nie w dół. Edź do góry. Nie w dół. Edź. Nie. Łapiemy lewą rękę prawą stronę kolana. Prawa ręka luźno leży. I przeturlipujemy się mocno. I kładziemy kolano i łopatkę na ziemi. Mocno się rozciągamy.
leżymy w takiej pozycji jeszcze chwilę. I uwaga, lewą nogę łapie prawa ręka i przyciągamy mocno ją do pośladka. Trzymamy, trzymamy chwilę. Rozciągamy mocno nogi. Jamy. Wstajemy do góry. Rej. Os. Dziękuję bardzo za trening. Mam nadzieję, że było w porządku, że nauczyliście się czegoś. Dziękuję za uwagę.